19 września wspominamy błogosławionego Gerharda Hirschfeldera, prezbitera i męczennika. Gerhard Hirschfelder urodził się 17 lutego 1907 roku w Kłodzku jako nieślubne dziecko Marii Hirschfelder. Dwa dni po urodzeniu został ochrzczony w kłodzkim kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W rodzinnym mieście w 1926 roku zdał maturę i udał się na studia teologiczne do Wrocławia. Jednakże jako nieślubne dziecko miał problemy, by móc te studia rozpocząć. W końcu 29 grudnia 1931 roku przyjął święcenie diakonatu, a rok później, 31 stycznia 1932 roku z rąk kardynała Aldorfa Bertrama otrzymał święcenia kapłańskie we Wrocławiu. Przez 7 lat Gerhard pracował jako wikariusz w parafii w Czermnej. Zajmował się tam duszpasterstwem dzieci i młodzieży. Z powodu bezkompromisowej postawy moralnej stał się niewygodnym dla władz narodowo-socjalistycznych. Jego nauki cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. Próbowano go zastraszać. Jego kazania były ostentacyjnie notowane, a jego wzywano na przesłuchania. Został także pobity przez bojówkarzy. W swoich kazaniach Gerhard otwarcie występował przeciw socjalistom, bronił zasad wiary chrześcijańskiej i krzyża przed bezczeszczeniem. Rozwijał katolickie organizacje młodzieżowe, które miały zapobiec szerzeniu się ideologii narodowo-socjalistycznej. Po kilku latach posługi w Czermnej Gerhard został przeniesiony do Bystrzycy Kłodzkiej, co miało zapewnić mu większe bezpieczeństwo wobec nasilających się szykan. Mimo to 1 sierpnia 1941 roku został aresztowany przez Gestapo. Bezpośrednią przyczyną aresztowania stały się wypowiedziane przez niego podczas kazania słowa: kto wyrywa młodzieży z serc wiarę w Chrystusa, jest zbrodniarzem. Po 4-miesięcznym pobycie w więzieniu w Kłodzku w połowie grudnia 1941 roku Gerhard został bez wyroku sądowego wywieziony najpierw do Wiednia, a potem do obozu koncentracyjnego Dachau. Tam otrzymał numer 28972 i został osadzony razem z polskimi księżmi. Gerhard zmarł na zapalenie płuc 1 sierpnia 1942 roku w obozowym lazarecie z powodu skrajnego wyczerpania i niedożywienia. Urna z jego prochami znajduje się na cmentarzu w Czermnej. Jego beatyfikacji na polecenie Benedykta XVI dokonał 19 września 2010 roku w katedrze w Münster kardynał Joachim Meissner. Gerhard jest pierwszym błogosławionym pochodzącym z terenu obecnej diecezji świdnickiej. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Gerhard aż do śmierci walczył w obronie wiary. Sprawdzę jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.